witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Centra na niewiele się zdała, bo obrona radzi sobie w tej sytuacji. Przykrył. Teraz Romanczuk. A teraz będzie dobra okazja. Słupek, ale to nie koniec akcji. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Wspaniale teraz broni bramkarz, naprawdę pokazał klasę. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Rzuca piłkę w pole karne. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Teraz krótkie rozegranie. Rzuca piłkę w pole karne. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Matras. Czy wykorzysta tę okazję? I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. No to mamy 1-0. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Za dużo siły. Wyszło podanie do bramkarza. Matras. Mateusz Matras. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Pospisil. Teraz Romanczuk. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Strata, rywale przy piłce. Teraz Romanczuk. Romanczuk. Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. Było blisko, lecz moment nieuwagi wystarczył, by zniweczyć całą akcję. Pospisil. Jagiellonia w natarciu, może zagrozić teraz rywalom. I tyle było z posiadania piłki. Przerwał atak rywali. Podanie do Pospisila. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Matras.
Matras. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. No i przecina ten centrę. Wybija. No nie, tak nie można podawać. Martin pospisił. Strata Jagielloni. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Romańczuk teraz pod sporą presją. Jagiellonia oddaje piłkę rywalom. Dobre podanie ponad głowami. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Przy piłce pospisił. Teraz Romańczuk. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Po co tak zagrywał Romańczuk? Sprezentował piłkę rywalom. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Spokojnie, próbują znaleźć to kluczowe podanie. No i strata. Cały misterny plan bierze w łeb. Teraz Romańczuk. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę, dobrze się to ogląda. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak w banku. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Ruszył do przodu z piłką Martin Pospisil. Chce wykreować coś ciekawego. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Będzie miał okazję do wrzutki. Czy będzie remis? Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. Udało się teraz uciec Katu spod topora, ale ten topór cały czas gdzieś tam nad nimi wisi. Więc kibice zagrzewają zespół do lepszej gry i walki o podwyższenie prowadzenia. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Martin pospisił. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Rzuca piłkę w pole karne. Czy zdoła strzelić? Znakomita interwencja. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. No i strzela!
rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Michał Nalepa. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Nalepa. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Źle Jagiellonia. Tracą piłkę. Sędzia puszcza grę i popatrzmy, czy Jagiellonia będzie umiała wykorzystać tę korzyść. Piłkę otrzymał Michał Nalepa. No i jest offside. Za wczesne było to podanie. Zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Wygląda na to, że wyjdą zwycięsko z tego starcia. Mają wprawdzie tylko gola przewagi, ale z taką grą powinni podwyższyć prowadzenie albo przynajmniej dowieść ten wynik. Jagiellonii kończy się czas, ale próbują atakować. Wciąż tutaj wierzą w remis. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Do końca zostało już tylko 5 minut. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Podanie do Michała Nalepy. Przykrył przy piłce. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Powolutku. Ja do ciebie, ty do mnie. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz rzut rożny. Na pewno spróbują podwyższyć wynik i zamknąć ten mecz. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem.